Gdyby nasz widz jechał nieco szybciej, w tym miejscu doszłoby do potwornej tragedii. W tej małej miejscowości skręca w prawo i za zakrętem widzi mnóstwo pieszych na jezdni. Na szczęście mają kamizelki odblaskowe, ale opiekunowie nie mają w ogóle rozumu. No ale oprócz tego mamy tam jeszcze dziadka z jakąś siatką, z wózkiem, który idzie środkiem jezdni. A po drugiej stronie jest przecież chodnik, po którym można bezpiecznie iść. Jak nazwałbyś zachowanie kierowcy tego Mercedesa, który zachowuje się w taki idiotyczny sposób? Na wybitny głupol. No niestety, drodzy Państwo, ja nie wiem, co mu to dało, ale z pewnością wiele ryzykował. Nic mu nie dało, bo i tak dalej zapewne stał w korku. No ale przejechał przez podwójną ciągłą, przez powierzchnię wyłączoną z ruchu. Tą wysepkę bierze z drugiej strony, ryzykując czołówkę. Przynajmniej miał zielone światło. To może na jego usprawiedliwienie. Jedno z wielu warszawskich skrzyżowań. Nasz widz dojeżdża do zielonego światła, zatem może jechać dalej. Może i by mógł, gdyby nagle nie wyrosła mu przeszkoda. No, ten manewr kierowcy autobusu jest wyjątkowo niemądry. Mimo, że chciał skręcić w prawo, to powinien był wcześniej chwilę poczekać. Szybki refleks naszego widza być może zapobiegł tragedii.